Keeping it G ain't nothing. Hey. You ain't gotta like it cause the hood don't love it. Hey. You ain't gotta like it cause the hood don't love it. Hey. Watch a young nigga show us that. I siemaneczko, witam was tutaj Bublantowski z nowym glitchem GTA 5. Mam dzisiaj dla was nowe, pojechane i bardzo łatwe kopiowanie samochodów od znajomych. Potrzebny jest tylko jeden znajomy i potrzebne będą wam mobilne centrum operacyjne. Wy musicie mieć mobilne centrum operacyjne z przechowywalnią pojazdów i wasz znajomy też musi mieć mobilne centrum operacyjne z przechowywalnią pojazdów. Glitcha możecie robić na każdej sesji, na każdej platformie, dlatego zapraszam was do oglądania. Na samym początku oczywiście witam i pozdrawiam wszystkich oglądających. Hello. I oprócz tego, że musicie mieć po mobilnym, musicie trzymać w nim Legi RH8, zwłaszcza ta osoba, która bierze samochód, ta osoba, która daje samochód, tworzy sesję dla zaproszonych i zaprasza osobę, której będzie dawała samochód do siebie na sesję. Musi to tak wyglądać, bo inaczej ten glitch się nie uda. No i pierwsze co robimy, osoba, która bierze samochód, wyjeżdża swoim Legi RH8 z mobilnego. No i będziemy robili dalej glitcha. Zejdź z drogi, kobieto, nie biję kobiet. Nie jestem kobietą. A, no jak nie jesteś kobietą, to okej. Okay. Sru, jep, jep, jep. Łokieć pięta, nie ma klienta. Dobra, wystawiamy samochód z mobilnego. Osoba, która bierze samochód od znajomego, wystawia samochód, który może stracić z mobilnego. Podjeżdża pod niebieskie kółko z tyłu za swoim mobilnym, aż zapali mu się w lewym górnym rogu, żeby komunikat, żeby nacisnąć strzałkę w prawo albo przechować ten pojazd w swoim mobilnym centrum operacyjnym. Wasz znajomy musi mieć już wystawiony pojazd, który będzie wam dawał, czyli musi już mieć wyciągnięty z garażu samochód, który będzie wam dawał, wsiada do waszego samochodu jako pasażer i wchodzi w sklep Xboxa, wchodzi w sklep z czarkardami, nieważne na czym gracie. Jak wasz znajomy jest na sklepie z czarkardami, wy dajecie strzałkę w prawo, żeby wjechać do mobilnego centrum operacyjnego. Będziemy tak przychodzili raz na moją postać, raz na postać mojego znajomego, żebyście dokładnie widzieli, co robimy. Także mój znajomy jest na sklepie z czarkardami, ja daję strzałkę w prawo. Mojego znajomego wyrzuca z samochodu. Mój znajomy teraz musi zamknąć sklep z czarkardami, wsiąść do samochodu z powrotem. Po tym jak wsiądzie do samochodu z powrotem, przechodzimy na jego postać, teraz na punkt widzenia mojego znajomego. Mój znajomy teraz wyciąga telefon, wchodzi w szybką akcję. Jak jest już w szybkiej akcji, musi wejść w zajęcia i odpala sobie na przykład golf. Może być ze znajomymi w sesji, może być samotnie, nie ma znaczenia. I jak w prawym dolnym rogu będzie miał już pobieranie danych, będzie miał już zapełnianie lobby, jeden z dwóch graczy, jak mu się pojawi. To właśnie widać już. Teraz jest, proszę bardzo, mamy zapełnianie lobby, jeden z czterech, mówi mi już, a ja wtedy szybko otwieram listę znajomych, otwieram grupę, otwieram party i po prostu wchodzę na profil mojego znajomego, klikam dołącz. I jeżeli tutaj mamy szybkiego neta, to po tym jak tylko zniknie nam ta tabelka, mówimy znajomemu już. A jeżeli mamy wolnego neta, to musimy poczekać, aż w prawym dolnym rogu, po kliknięciu dołącz do gry, w prawym dolnym rogu zacznie się kręcić kółko i będzie napisane pobieranie danych. Widzieliście, o co chodziło? I to akurat było za szybko. Nie, to było dobrze. Klikam dołącz do gry i mówię mojemu znajomemu, że już jestem na czarnym komunikacie. Wtedy mój znajomy wyciąga telefon i znowu wchodzi szybko na szybką akcję. A ja po prostu potwierdzam później obydwa te komunikaty. Sprawa jest banalnie prosta. Mój znajomy ma pobieranie jeden z czterech graczy, mówi mi już, ja do niego dołączam, zatrzymuje się na pierwszym komunikacie, on wtedy wyciąga telefon, wchodzi na szybką akcję, ja następnie potwierdzam wszystkie komunikaty, obydwa te komunikaty, lecę w góry, wracam z powrotem na dół, znikam na mobilne centrum, moje mobilne centrum operacyjne i wychodzimy wtedy z tego pojazdu. Jak wyjdziemy z tego pojazdu, wasz znajomy
udaje się do swojego mobilnego centrum operacyjnego, bo jego centrum operacyjne jest ciągle wystawione, wchodzi do mobilnego centrum operacyjnego, a my udajemy się do samochodu naszego znajomego. Pamiętajcie, że wasz znajomy, który daje wam samochód, musi mieć ustawiane w rubryce pojazdy dostęp na wszyscy. Dostęp do pojazdu wszyscy. Wtedy my bez problemu możemy wsiąść do znajomego pojazdu jako pasażer, jako kierowca, nie jako pasażer. Musimy być jako kierowca, siedzieć. No i wtedy jak my siedzimy już jako kierowca, mówimy naszemu znajomemu już. A nasz znajomy wtedy wyciąga telefon, znowu wchodzi w szybką akcję, w zajęcia, wchodzi na golf. I jest ta sama sytuacja, jak będzie miał zapełnianie lobby jeden z czterech graczy. Mówi nam już, a my wtedy robimy znowu ten sam trik, który zaraz wszystko zobaczycie. Czekamy na znajomego, aż będzie miał pobieranie. Jeden z czterech graczy, zapełnianie lobby. Zapełnianie lobby, jeden z czterech graczy, mówi nam już. Oczywiście zanim jeszcze znajomy to zrobi, musi wysłać nam zaproszenie do mobilnego centrum operacyjnego. Zanim wyskoczy mu zapełnianie lobby, jeden z czterech graczy, znajomy wysyła nam zaproszenie do siebie, do mobilnego centrum operacyjnego. Ja tutaj czekam, aż znajomy po prostu wejdzie do mobilnego, odpali szybką grę, wysłał mi zaproszenie. Ja przygotowuję sobie na jedno kliknięcie to zaproszenie do mobilnego centrum operacyjnego mojego znajomego. Mój znajomy już ma zapełnianie lobby, jeden z czterech. Ja wtedy znowu wchodzę w naszą grupę, na której rozmawiamy, i klikam dołącz do gry. Jak tylko zniknie mi tutaj ta tabelka, potwierdzam jeszcze szybko wtedy dołącz, żeby wejść do znajomego do mobilnego centrum operacyjnego, czyli dołącz do gry. Akceptuję następnie zaproszenie do mojego znajomego, mówię mu już. On wtedy znowu wyciągnie telefon, czyli dołączyłem do gry, potwierdziłem komunikat o tym, że chcę dołączyć do znajomego do mobilnego centrum operacyjnego. On wtedy wyciąga telefon i wchodzi w szybką akcję. Dzięki temu kasuje mu się to zapełnianie lobby. Kopiowanie jest bardzo proste, musicie się po prostu tutaj skupić. Jest wytłumaczone bardzo dobre, pokazane jest z obu postaci, także wystarczy, że będziecie naśladowali nas tutaj krok po kroku. Tak jak powiedziałem znajomemu, że już jestem na czarnym ekranie dołączania do niego do sesji. Powiedziałem mu, on wtedy wszedł na szybką akcję. Skasowało mu się zapełnianie lobby, ja wtedy potwierdziłem pozostałe dwa komunikaty. I odrodziłem się z powrotem na sesji. Teraz wystarczy poczekać tutaj chwilę i zaraz wciągnie mnie, zresztą jak sami zobaczycie, zaraz wciągnie mnie do mobilnego centrum operacyjnego mojego znajomego. Wtedy już sprawa jest banalnie prosta. Myślę, że nie powinno być większego problemu. Obejrzycie sobie filmik najwyżej ze dwa razy, jak czegoś nie kumacie, a na pewno zajrzycie, jak to się robi. Ja po prostu teraz czekałem. Pojawił mi się czarny ekran dołączania do mojego znajomego do mobilnego. Jestem u mojego znajomego mobilnego w mobilnym. Już to jest mój insurgent. Teraz wystarczy wsiąść do niego, nacisnąć gaz, żeby wyjechać. Jak wyjedziecie, odrodzicie się u siebie w bunkrze. W swoim bunkrze się odrodzicie po tym, jak naciśniecie gaz, żeby wyjechać z tego mobilnego. I jak już wy jesteście u siebie w bunkrze, wystarczy wjechać do swojego mobilnego, zapisać ten samochód i samochód jest już wasz. Jeżeli podoba się wam to nowe, bardzo łatwe, a co najważniejsze, bardzo stabilne kopiowanie samochodów od znajomych, tutaj nie będziecie mieli żadnego problemu, że będziecie robili wszystko dobrze i nie będzie wam wychodziło. Tutaj jeżeli zrobicie to, co ja wam pokazuję, to na pewno wam się to uda i będziecie mogli zbierać sobie te samochody od znajomych w bardzo łatwy sposób i dzięki temu zaoszczędzić bardzo dużo pieniędzy. A ja wam zapraszam już na kolejne filmiki, które już wkrótce pokażę wam, jak zrobić ten nowy, zajebisty, modowany strój, który mam na sobie. Mamy 100% niewidzialną klatę i ramiona, mamy kajdanki, mamy buty w kratkę, mamy niewidzialne stopy. Jest petarda. Po tym, jak wjedziemy tym samochodem do mobilnego, wyjeżdżamy nim na zewnątrz. No i teraz po prostu już tylko spotkałem mojego znajomego w mieście, żeby pokazać wam, że te insurgenty są dwa takie same. To jest insurgent, który skopiowałem sobie od mojego znajomego. Mój znajomy nie traci
swojego insurgenta. Jak widzicie, bardzo fajny samochód, mam koła od Benego na nim, jest z tyłu rejestracja Yankton bez żadnych numerków, naprawdę bardzo fajna sprawa. Są też zielone szyby, które widać w dzień, zresztą przez chwilę jak spojrzałem od środka, było widać te fajne unikatowe szyby. W niedzielę mam znowu wolne mordeczki, będę rozdawał tą metodą samochody. Nauczcie się tego kopiowania, jeżeli chcecie odzyskać ode mnie samochód. Bóg Blantowski, wasz ziom, elo!